No witajcie moje drogie fitofagi i zoofagi. Z tej strony oczywiście wasz sfrustrowany dinozaur. Wiecie, lubię jeść mięso. Jest ono pyszne, pełnowartościowe, a przede wszystkim sycące. A najbardziej uwielbiam soczyste mięso pochodzące z najcenniejszych wyrębów tuszy. Lubię też pić mleko, a zwłaszcza prosto od krowy. Zrobione z mleka sery? Pyszna rzecz. Nie wyobrażam sobie kanapki bez sera. Jogurty też bardzo lubię, zarówno zwykłe, jak i pitne. Często wbijam rano 3 jajka na patelnię i zjadam je w postaci jajecznicy na śniadanie. Od jakiegoś czasu przerzuciłem się też z cukru na miód i słodzę nim herbatę. Dlaczego wam o tym mówię? Żeby wkurwić paru świętojebliwych pseudoobrońców zwierząt. A tak całkiem poważnie, nagranie filmu na wegańskich fanatyków pokroju PETA chodziło mi po głowie już od dłuższego czasu, de facto od zrobienia kolaba ze światem nauki, którego pozdrawiam, kiedy to nagrałem analizę filmu Foliarza Marusia, a.k.a. Fake Worlda, zatytułowaną Agenda Vegan – Mięsna analiza wegańskiej manipulacji, w której to wyjaśniałem pewne kwestie związane z weganizmem, zarówno pod kątem żywieniowym, jak i tym bardziej skrajnym. Jednak po czasie uznałem, że pewne informacje wymagają sprostowania. Wstrzymywałem produkcję głównie z uwagi na moje chroniczne lenistwo, ale po tym, co ostatnio zostało mi zaprezentowane przez znajomych na Discordzie, to uznałem, że produkcję tego filmu należy zdecydowanie przyspieszyć. Przechodząc do mięcha. Główną bohaterką tej opowieści będzie Lenka Vegan Queen. Bladolica dziewczynka zaliczająca się do grona ludzi, którzy swoim poziomem odklejenia i narzucaniem na siłę swojej woli nokautują mnie na każdym kroku. Jak sama twierdzi w opisie kanału, przeniosła się na YouTube'a po banie na pikpoku i choć jej kanał jest malutki, to jednak wypowiedzi jest ogrom. A na jakież to tematy wypowiada się bladolica? Zobaczmy sobie. A, no tak. Biedne zwierzątka cierpią, a mnie sojony to mordercy. To chyba wystarczy, żeby mieć już świadomość, z kim będziemy mieli do czynienia. Ale po kolei. Najszerzej tak uznawana definicja, definicja Vegan Society. Tutaj przeczytam. Weganizm to filozofia i sposób życia, który ma na celu wykluczenie, na ile jest to możliwe i praktyczne, wszelkich form wyzysku i okrucieństwa wobec zwierząt do pożywienia, odzieży lub w jakimkolwiek innym celu. A co za tym idzie, promuje rozwój i stosowanie alternatywnych produktów wolnych od zwierząt z korzyścią dla zwierząt, ludzi i środowiska. W kategoriach dietetycznych oznacza to praktyka rezygnacji z wszelkich produktów pochodzących w całości czyściowo ze zwierząt. W tym momencie bladolica pięknie pokazuje, jak połknęła haczyk, spławik i upierdoliła całą wędkę. To, co w tym momencie przedstawiłaś, to jest nic innego jak propaganda, której ofiarą padłaś. Prawidłowa definicja weganizmu brzmi: jeden z rodzajów diety wegetariańskiej dążący do wyeliminowania z menu wszelkich pokarmów pochodzenia zwierzęcego, mięsa, w tym owoców morza, mleka i jego pochodnych, jaj, a nawet miodu. Z kolei ta postawa przestanie jeść mięso, bo umierają zwierzątka, to nic innego jak najzwyklejsze w świecie odklejenie i oderwanie od rzeczywistości. Ale do tego będziemy jeszcze wracać, więc miejcie na uwadze to, co przytoczyła tutaj bladolica. Bardzo częstą, jeśli nie codzienną praktyką wegańskich fanatyków jest promowanie, a wręcz wciskanie ludziom na siłę swoich urojeń, głównie poprzez granie na emocjach. Pokazują te żałosne plakaciki i banery przedstawiające jakieś zwierzę hodowlane, często z jakimiś durnymi podpisami pokroju „Nie płać za okrucieństwo”. Albo jeszcze inne, przedstawiające na przykład świnie i podpisane „Nigdy nie widziałem słońca, całe życie spędziłem w chlewie, wycięli mi jaja i teraz jadę na rzeź, nie pozwól, by to samo spotkało moich braci”. Osobiście takie banery nie robią na mnie żadnego wrażenia, a jedyne co u mnie wywołują, to uśmiech na twarzy. Poza tym, sam fakt, że wegańscy fanatycy wpierdalają się z tymi banerami do sklepów czy restauracji, budzi dodatkowo poirytowanie. Bez jaj. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do Maca i chcecie zamówić sobie jakiś, nie wiem, Mac zestaw powiększony, i na wejściu wita was jakaś banda jełopów, która sterczy przed kasą z plakatami przedstawiającymi zakrwawionego wieprza czy byka. I co wtedy robicie?
bo ja zacząłbym szydzić z tych ludzi, nabijać się z nich, po czym wytykałbym im, że swoimi działaniami tak naprawdę chuja robią, po czym zamówiłbym swój zestaw i patrząc im prosto w oczy zeżarłbym tego burgera ze smakiem. Ale zostawmy na razie sferę gdybania. Psychoweganom wydaje się, że robiąc te, jak to oni nazywają, protesty, nawrócone weganizm kogokolwiek. Wiesz, jakby to powiedzieć, nawrócisz tylko i wyłącznie kogoś, kto tak samo jak i ty ma dwucyfrowy IQ. Bo słowami czy wywieszaniem tych swoich kretyńskich banerów wcale nie pomagasz zwierzętom. Jeżeli chcesz się szczycić, że im pomagasz, to najpierw faktycznie jakiemuś pomóż. Na przykład przygarnij pieska lub kotka, wpłać na karmę, zapieprzaj na wolontariat do schroniska albo samemu załóż azyl, do którego będą trafiały wyłączone z produkcji krowy. Jednakowoż od tego momentu radzę zapiąć pasy lub usiąść, jeśli stoicie, gdyż nadszedł czas na gwóźdź programu, czyli o narracji bladolicej. Nie będę jednak budował żadnego zbędnego napięcia. Od razu lecimy z grubej rury. Posłuchajcie tego fragmentu. Natomiast chciałam zauważyć, że zwierzęta to jest najbardziej dyskryminowana grupa na świecie. Każdego roku jest zabijanych około 2 biliony zwierząt morskich i 70 miliardów zwierząt lądowych. I tak naprawdę to tylko weganie się interesują tymi zwierzętami. Reszta społeczeństwa w teorii niby jest przeciwko krzywdzeniu zwierząt i niby są za humanitarnym traktowaniem tych zwierząt, ale no jeśli chodzi o ich czyny, no to jednak aktywnie oni wspierają krzywdzenie tych zwierząt. Jak ja to usłyszałem, to się we mnie krew zagotowała. Ta dziewczynka w tym momencie oskarża wszystkich mięsożerców, włączając w to mnie, że kupując i spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego, aktywnie wspieramy krzywdzenie zwierząt, co ja nazywam znęcaniem się nad nimi. Ty pustaku, ty chyba nie wiesz, co to znaczy krzywdzenie zwierząt, skoro w taki skurwysyńsko-bezczelny sposób wmawiasz nam, że jesteśmy zwyrolami. Chcesz faktyczne krzywdzenie zwierząt? Patrz Gruchal, który chciał położyć kota na patelni, wykręcał psu nogi i tym podobne. Czy Patryk M. ze Szczecina, który w 2019 rozciął przytomnemu psu nogę, a następnie zeszył ją sznurówką. Albo fragmenty z monitoringu, na których widać, jak pijany gość bije i kopie napotkanego czworonoga. A po takich delikwentach będę kurwa jechał jak po szmacie i nie będę się w ogóle hamować. A to, że zwierzęta w rzeźniach są zabijane na mięso, to już inna sprawa, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Zostając jeszcze przy tym, tutaj Lenko, dopuściłaś się pomówienia, a to, tak jak faktycznie krzywdzenie zwierząt i faktyczne znęcanie się nad nimi, jest karalne. Ale lepsze perełki znajdziemy w komentarzach. Oczywiście jest tego od skurwysyna, więc na szybko wam pokażę screeny, a jeżeli chcecie sobie poczytać, to pauzujcie. A najlepsze kwiatki będę oczywiście wyróżniał. Na hasło mój talerz to moja sprawa, Lenka odpowiada, że to nie jest żaden prywatny wybór, bo cierpią biedne zwierzątka, a poza tym chów zwierząt zużywa kolosalne ilości zasobów i przyczynia się do wybuchów epidemii odzwierzęcych, bo antybiotykoodporność. To może po kolei. Po pierwsze, w którym miejscu zwierzęta cierpią na fermie? Pokaż mi paluszkiem. Żartowałem, wypadł mi z tymi gałęziami. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale na fermach są przestrzegane pewne normy zootechniczne, które z biegiem czasu są doskonalone, aby takie jełopy twojego pokroju nie jęczały, że biedne zwierzątka cierpią. Zwierzę musi dostawać żarcie i wodę zgodnie z zapotrzebowaniem, obsługa po nich sprząta i dba, aby nie wdały się tam jakieś choroby, a jeżeli jakaś się tam dostanie, to zostaje wezwany weterynarz, a przede wszystkim zwierzę musi mieć zapewnioną możliwość wyrażania swoich naturalnych zachowań. I co? Pewnie mi powiesz, że chów klatkowy, kur czy końce porodowe dla loch? To ci powiem, że tak. Też mi się to nie podoba. Ale czy płaczę z tego powodu? No kurwa nie! Bo takim wypłakiwaniem się nie zdziałam nic. Mogę się z wami zgodzić, że klatka to brak dobrostanu. Kura w klatce nie może grzebać i ze stresu wyrywa sobie pióra. Jest to tak zwana pterofagia. Przez co wiele sieci handlowych odchodzi od kupowania jaj pochodzących z takiego chowu, co zmusza hodowców do przebranżowienia się na system ściółkowy. I szczerze? Powiem wam, że osobiście preferuję jaja wolnowybiegowe. I wiernie cytując, trochę są droższe, ale dużo lepsze.
więc jebać chów klatkowy, tutaj przyznam ci rację. Aczkolwiek nie bądźmy zero-jedynkowi, bo chów klatkowy miał też swoje zalety, chociażby ułatwioną obsługę zwierzęcia i niższe ceny jaj. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? Gdyż chów klatkowy odchodzi do lamusa, a poza tym Komisja Europejska planuje go zakazać. A co do kojców porodowych dla loch? Nie wiem czy wiesz, ale nowsze kojce porodowe zapewniają świni swobodę ruchu. Poza tym są one stosowane głównie po to, aby zabezpieczyć prosiaki przed ewentualnymi przygnieceniami przez matkę. Jakby nie patrzeć, locha jest gigantyczna w porównaniu z prosiakami. Poza tym ona często nie patrzy, gdzie się kładzie, przez co istnieje ryzyko, że położy się na jednym z prosiaków. A często bywa tak, że przygnieciony prosiak po prostu zdycha. A tego ferma chce uniknąć. Poza tym, czy locha siedzi w porodówce całe życie? No nie! Raptem 21-28 dni. Owszem, często jest tam wstawiana, ale co z tego? Krzywda jej chyba się nie dzieje. No chyba, że prosiętom nie zostały wyszlifowane kiełki. Wtedy istnieje szansa, że prosiaki poranią wymię lochy. Ponadto może dochodzić między nimi do aktów kanibalizmu, który też nie jest pożądanym zjawiskiem. Dlatego też, oprócz szlifowania kiełków, obcina się prosiętom ogonki. Jest jeszcze jeden zabieg warty uwagi, czyli kastracja knurków, które po odsadzeniu i po osiągnięciu wagi 30 kg idą na tucz, a po swojej 3-miesięcznej karierze tocznika lądują na naszych talerzach, a w zasadzie to na moim. Prawdopodobnie powiesz, że wieprzki kastrowane są bez znieczulenia, prawda? Cóż, w Polsce nadal jest to dopuszczalne, o ile zabieg wykonywany jest na prosiakach w pierwszych dniach ich życia. A powody są dwa. Pierwszy i podstawowy to względy ekonomiczne. Niestety, ale znieczulenie kosztuje, a hodowcy nastawiają się na większe zyski niż na wydatki. Środki kosztują z 3 dychy, a teraz pomnóż to razy 1120 wieprzków. Wychodzi 33 600 zł za pierdolony zabieg, podczas gdy bez znieczulenia to są tylko złotówki. Powiem nawet więcej. Stosowanie znieczulenia powoduje wzrost cen tuczników, a ponieważ rosną ceny tuczników, to rośnie także cena wieprzowiny, przez co za pierdolonego schaba zapłacę więcej. A druga sprawa to bezpieczeństwo wykonania zabiegu. Chyba łatwiej jest wykonać zabieg na małym prosiaku ważącym kilka kilogramów niż na 100-kilogramowym knurze, który jak zacznie się rzucać, to może połamać całą obsługę. Ale ponieważ do tego wszystkiego dochodzą jeszcze pobudki etyczne, to na dużych fermach, szczególnie na zachodzie, stosuje się kastrację chemiczną. A jeśli już ktoś chce stosować chirurgiczną, to znieczulenie jest stosowane coraz częściej. A skąd to wiem? Źródło telewizor! A tak całkiem poważnie, to rozmawiałem ze znajomymi weterynarzami, którzy spędzili w swoim zawodzie pół życia i wiedzą to i owo na temat wszelkiej maści zabiegów. A może problem jest w samych ubojniach? Jak wszyscy wiedzą, zwierzę musi wpierw zostać ogłuszone. Jak? Drób jest rażony prądem poprzez zanurzenie łba w wodzie pod napięciem, świnie również prądem, jeśli jest mało sztuk do uboju, a jeśli więcej, to są zagazowywane dwutlenkiem węgla, a bydło uderzeniem bolca jakiegoś pneumatycznego do chuja w łeb. Następnie zwierzętom podrzyna się gardło, aby nastąpiła śmierć przez wykrwawienie, przy okazji pozbywając się krwi, której gnicie, krew ze wszystkich tkanek gnije najszybciej, spowodowałoby, że całą tuszę szlak by trafił. Kurczak, może podnieść rebra, a za tym ogłoszenie pandemicznym bolcem może być nieskuteczne. Tak, ale co z tego? Jak częste są to przypadki? Raz na kurwa milion? Pracownicy bardzo starannie tego pilnują, aby każdy jeden kurczak został ogłuszony. A jeśli chodzi o świnie czy bydło, to jeśli jedno ogłuszenie nic nie da, to robi się poprawkę, aby mieć 100% pewność, że na taśmie nie ląduje świadome zwierzę. A każde jedno niedopatrzenie może poskutkować wizytą komisji etycznej, grzywną, a nawet pobytem w pierdlu. Pracownicy muszą jak oczka w głowie pilnować całej procedury. Bo nikt przecież nie chce siedzieć w pierdlu przez takie głupoty, prawda? Oczywiście pomijam kwestię uboju rytualnego, bo ten jest dozwolony wyłącznie dla pewnej społeczności. Choć jak na moje i nie tylko moje oko, jest on co najmniej skurwysyński i niehumanitarny. Ale ta pewna społeczność uważa, że wtedy mięsko jest lepsze i inne tam brednie. O nim jednak rozwodzić się nie zamierzam, bo z tego co mi wiadomo,
na większą skalę nie jest on praktykowany. Szczególnie u nas. A tak na dobrą sprawę, to Szary Kowalski ma w dupie to, co przeszedł taki zwierzak, żeby finalnie trafił na jego talerz. Idąc dalej, jakież to potworne ilości zasobów zużywa hodowla? No cóż, wodę mamy z opadów, krowy i inne przeżuwacze jedzą łatwo dostępną trawę i jej pochodne, na przykład siano, kury na wolnym wybiegu jedzą robale, świnie są wszystkożerne, a poza tym nawozy pozyskiwane od zwierząt wracają z powrotem do roślin. Oczywiście są jeszcze nawozy sztuczne i mineralne. I gdzie to zużywanie kolosalnej ilości zasobów? Grunty? Powiadasz, że hodowla zwierząt jest główną przyczyną deforestacji? Wiesz, jakby to powiedzieć. A twoje uprawy zboża czy słonecznika przypadkiem też nie wymagają wyrżnięcia lasu, żeby mieć na czym uprawiać te twoje roślinki? Poza tym, stosowane tam pestycydy zabijają nie tylko szkodniki, ale też pożyteczne pszczoły i nie tylko. Także inne organizmy, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na twoje uprawy. Emisja dwutlenku węgla? Nie wiem, czy wiesz, ale to akurat dobrze wpływa na środowisko, bo dwutlenek węgla jest pobierany przez rośliny, a te używają go do fotosyntezy i rośnięcia. Także zaorane i przestań pierdolić! Antybiotyki? Fermy odchodzą od ich stosowania choćby z tego względu, że pozostałości antybiotyków odkładają się w produktach końcowych, a to może mieć szkodliwy wpływ na konsumenta. Dlatego też, na drodze sztucznej selekcji, hodowle zarodowe dążą do wyprodukowania takich zwierząt, które będą odporne na choroby, przez co leczenie nie będzie konieczne, co tym samym obniża zbędne wydatki. A teraz przyjrzyjmy się czemuś, co mnie wręcz natchnęło do stworzenia tego materiału. A są to podwójne standardy wuganki. Zresztą nie tylko lęki, bo największym poziomem odklejenia i przy okazji hipokryzji cechuje się jej najbardziej aktywna komentatorka. Wuganizm, religia, nauka. Czyli taka żeńska wersja Atora, która pierdoli o wuganizmie i przy okazji wspiera utrudnianie pracownikom wykonywanie swoich czynności. Nie muszę chyba mówić, że to jest po prostu skurwysyńskie, prawda? Ale wracając do tematu, spytałem się Lenki z Multikonta, co sądzi o pozyskiwaniu wełny z owiec czy alpak, a jej odpowiedź brzmiała: jest również nieetyczne! Wlazłaś w moją pułapkę szybciej niż myślałem. Taki z ciebie, kurwa, obrońca zwierząt, tak od ciebie moralność i etyczność bije, że ból chuja. Owca czy alpaka na drodze selekcji zatraciły możliwość zrzucania okrywy i trzeba je strzyc, bo inaczej ich organizm będzie się przegrzewał, same zwierzęta będą miały problemy ze stawami, a poza tym długa wełna tworzy sprzyjające warunki dla pasożytów, takich jak kleszcze czy wszy. Zwierzak czuje ulgę dopiero po ostrzyżeniu, jak chociażby taki baran Shrek z Nowej Zelandii, który zwiał z hodowli i przez 6 lat uniknął strzyżenia, a gdy go znaleźli i ostrzygli, tym samym usuwając z jego ciała 27 kg wełny, normalnie tryki dają od 8 do 10 kg wełny, zwierzak poczuł się jak nowy. I ty masz, kurwa, czelność bredzić, że strzyżenie owiec jest nieetyczne? Ja to tak rozumiem, że pomimo twoich jęków, że biedne zwierzątka cierpią, tak naprawdę zachęcasz do tego, by cierpiały jeszcze bardziej. Nawet jeden z moich moderatorów ci to wytknął w komentarzach, a ty z braku argumentów wyjechałaś do niego z tekstem, że jest niedouczony, jeśli sądzi, że owcom nie dzieje się nic poza strzyżeniem. Tylko jedno zasadnicze pytanie. Co się, kurwa, dzieje tym owcom? Nie powiedziałaś. No cóż, chyba nigdy się nie dowiemy, co takiego strasznego dzieje się tym owcom, że ich strzyżenie jest nieetyczne, prawda? Ale wracając. Nie jesteś jedyna, Lenko, która jęczy, że biedne zwierzątka cierpią, a jednocześnie zachęca do tego, by cierpiały jeszcze bardziej. Został mi podesłany post na Facebooku opublikowany przez typa, który powielał brednie Fundacji Viva. Koleś jęczał, że krowom zabiera się dzielaki,
czemu nie zaprzeczam, a samych krów nie powinno się doić, bo... Organizm krowy sam obniży produkcję mleka tak, by wystarczyło tylko dla czelaka. Jacy wy kurwa jesteście naiwni, żeby to powielać, to ja nie wiem. Krowa holsztyno-fryzyjska produkuje nawet do 40 litrów mleka dziennie w szczycie laktacji. Zakładając, że cielak jest odchowywany przy niej, wypija on tylko 8 litrów mleka. A resztę tak zostawisz? Owszem, wpłynie to na obniżenie wydajności, ale zapomniałeś o schorzeniach wymienia, które mogą mieć miejsce. Zalegające w wymieniu mleko jest pożywką dla mikroorganizmów, które mogą dostać się do wymienia, a szczególnie przy złej higienie strzyków. A wtedy pojawia się taki syf, który nazywa się mastitis. Zapalenie wymienia, do którego krowy HF mają dużą skłonność. Wprawdzie ty, Lenko, nie powielasz takich bredni o krowach jak ten gość, a przynajmniej tak utrzymujesz, ale pierdolisz takie farmazony, jak na przykład to, że rzekomo krowy są gwałcone. Dziewczynko, ty się kurwa najpierw zapoznaj z definicją gwałtu, zanim otworzysz tego dzioba. Twierdząc, że krowy są gwałcone, jednocześnie oskarżasz pracowników o zoofilię, a tego ci nie puszczę płazem. A teraz otwieraj zeszycik i notuj, bo na następnym spotkaniu zrobię ci z tego kartkówkę i jeśli się tego nie nauczysz, to dostaniesz pałę. Krowy są zapładniane na drodze inseminacji chociażby dlatego, aby nie eksploatować nadmiernie buchajów rozpłodowych. Gdyby jeden taki byk miał naturalnie pokryć 10 tysięcy krów, to by zdechł z wycieńczenia. A wiesz co się stanie, jeśli pobierzemy nasienie od buchaja do inseminacji? Nasienie można wyporcjować, wyseksować, a przede wszystkim przebadać, czy plemniki nie są wadliwe. Do zapłodnienia wystarczy niewielka porcja ejakulatu, dzięki czemu można z jednej próbki nasienia pokryć więcej krów niż na drodze krycia naturalnego, czego przykładem jest buchaj rasy HF nazwany Skalsumer Sunny Boy, od którego pobrano 20 milionów porcji nasienia. To możesz sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, ile cielaków pozostawił po sobie. Swoją drogą Lip Sunny Boy żył 12 lat. Seksowanie nasienia. Na pewno wiesz, że na fermach mlecznych cielaki płci męskiej stanowią odpad produkcyjny. Dlatego też nasienie jest seksowane, aby rodziły się tylko jałóweczki, które później mogą zastąpić wybrakowane sztuki lub po prostu powiększyć stado. A jak wiadomo, im większe stado, tym więcej mleka wyprodukuje. Owszem, ma to też swoje wady. Na przykład większą częstotliwość kojarzenia osobników blisko spokrewnionych, czy też mniejszą skuteczność krycia, bo trzeba obserwować ruje u krowy, a czasami zdarzają się ciche ruje, czyli takie, podczas których nie obserwuje się objawów. Tak czy srak, mam nadzieję, że nie usłyszę już z twoich ust ani słowa o rzekomym gwałceniu krów. Ale dość już o tym. Wróćmy do wugańskiej hipokryzji. Wspominałem, że wuganie jęczą, że biedne zwierzątka cierpią, a jednocześnie sami zachęcają do tego, by cierpiały jeszcze bardziej. A co powiecie na to, że Lenka znęcałaby się nawet nad własnym psem lub kotem, karmiąc je dietą wegańską? Sama się do tego przyznała i choć bierze pod uwagę, że są to drapieżniki, to jednak przyznaje, że podawałaby tym zwierzakom wegańską karmę, przy okazji powołując się na nierzetelnie przeprowadzone badania. Kurwa, jak można w ten sposób krzywdzić zwierzę, które jest obligatoryjnym hipermięsożercą? Kot ma zbyt krótki przewód pokarmowy, by w ogóle móc trawić pokarmy roślinne. Owszem, w karmach dla kotów są śladowe ilości warzyw, ale tylko śladowe, a są one po to, by wspomóc perystaltykę jelit czworonoga. Z psem jest to samo, przy czym on jest akurat wszystkożerny, tak jak i my. A jeśli występują u niego jakieś alergie pokarmowe, to weterynarz zaleca najczęściej, uwaga, karmę z robali. A teraz zajmijmy się także twoją koleżanką, wuganizm, religia, nauka. Oprócz tego, że wspiera ona utrudnianie pracy pracownikom rzeźni czy blokowanie drogi ciężarówką, ma ona czelność porównywać fermy towarowe do... kurwa... Holokaustu. Najpierw radzę ci udać się do Auschwitz i zwiedzić to miejsce i zapoznać się z jego historią.
Tam ludzie byli traktowani jak rzeczy. Nie mieli co jeść ani pić, nie mieli nawet dostępu do łazienki czy ogrzewania i byli dotknięci wieloma chorobami i pasożytami. Żyli w tragicznych warunkach, podczas gdy zwierzaki na fermie mają wszystko, czego potrzebują. Takim pierdoleniem tylko plujesz w twarz wszystkim historykom, jak i hodowcom zwierząt. A najlepsze jest to, że tak naprawdę to ty zafundowałabyś tym zwierzętom Holokaust. Lenka zresztą też. Można wymienić naprawdę tysiące przykładów nieetycznych, barbarzyńskich tradycji z całego świata, które trwały nieraz tysiące lat, no na przykład niewolnictwo, czy na przykład krępowanie stóp dziewczynkom w Chinach. Tego typu barbarzyńskie tradycje powinny zostać zlikwidowane. I uważam, że tak samo powinno być z jedzeniem zwierząt. Tak! Stworzyłybyście Holokaust dla zwierząt poprzez zakazanie hodowli. Jeżeli takie gówno jak zakaz hodowli zwierząt zostałoby wdrożone w życie, to co wy kurwa zrobicie z tymi zwierzętami? Wypuścicie je na wolność, tym samym skazując je na pewną śmierć? Czy przyczyniając się do zachwiania równowagi w przyrodzie, chociażby poprzez masowe krzyżowanie się świń z dzikami? Nie! Najbardziej rozsądnym wyjściem z tej sytuacji byłoby po prostu uśmiercenie tych zwierząt ludzkimi rękami. Musiałyby one zostać masowo zagazowane. Nie wspominam już o globalnym kryzysie żywieniowym, który miałby wtedy miejsce. Sami sobie wyobraźcie, co by się działo po zakazie hodowli zwierząt. A morał z tej historii jest następujący. Wugani krzywdzą więcej zwierząt niż my, mięsożercy, a przynajmniej nawołują do ich krzywdzenia. Sami gówno wiedzą o chowie i hodowli zwierząt i mają chuja, a nie pojęcie o moralności, o którą tak bardzo krzyczą. Patrząc na ich działania, odnoszę wrażenie, że jest to po prostu banda krzykaczy, którzy mają smutne życie, więc postanawiają dyktować nam, co możemy jeść, a czego mamy nie jeść, i jednocześnie myślą, że swoimi działaniami cokolwiek wnoszą dla społeczeństwa, a tak naprawdę dostają efekt odwrotny od zamierzonego. Są opluwani, wyśmiewani i nikt nie traktuje ich poważnie. A przede wszystkim robią antyreklamę tym weganom, którzy prowadzą taki styl życia, bo lubią i nie wpierdalają się innym do talerza. Wiecie, udało mi się nawet ustalić, kim tak naprawdę są psychofanatyczni wuganie. Niegdyś byli ludźmi, takimi jak ty czy ja. Popełnili jednak pewien błąd. Pozwolili się opętać nieczystej magii pewnego bardzo potężnego demona. Pod jego wpływem, spotęgowanym jeszcze przez działanie silnych narkotyków, powoli stawali się tym, czym są teraz, ulotnymi cieniami samych siebie. Dzisiaj są jedynie narzędziami zła, nie posiadającymi własnej woli, mającymi tylko jeden cel, prześladowanie konsumentów produktów pochodzenia zwierzęcego. I to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do paukersonowania i bombelowania kanału i zapraszam na Discorda. Z diabłem i smacznego kebaba. A i pamiętajcie, nie wpierdalajcie się innym ludziom do talerzy. A teraz czas na postkredity. Lenka postuluje także za legalizację narkotyków poza mięsem, bo według niej w mięsie są jakieś psychoaktywne substancje. Źródło: telewizor.